Mam pomysł. Drogi święty Mikołaju, proponuję ci uczciwą zamianę. 10 kg mojej nadwagi za 0,5 kg twojej białej brody. Ale to ma wyrosnąć na głowie, a nie na brodzie, tak jak w przypadku Pawła. Więc pozdrawiam serdecznie, Kamil. Tak, faktycznie. Nic mu w życiu nie wyszło jak włosy, a drugi rok już o to prosi. Będzie chodził gruby i łysy. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Q&A, albo jak to woli, pytania i odpowiedzi, tak? Ja tak wolę. Wolisz tak? No, jakoś mnie to nie dziwi. Słuchajcie, pytań było dużo, na tyle dużo, że postanowiliśmy podzielić to na dwa filmy. W pierwszym filmie poruszymy temat dotyczący nawożenia i nie tylko zbóż, a drugi film będzie takim filmem łączącym wiele aspekty związane z rolnictwem. Dobrze mówię? No tam bardzo szerokie spektrum tych pytań. Patrzę na Ciebie i tak mi przypominasz Mikołaja. List pisałeś? O, ja się już w tym roku orobiłem przy tych listach, ale to... No ja napisałem, powiem Ci szczerze, ciekawe jak wyjdzie. Dobra, to może co? Przejdziemy do sedna, ale jeszcze wcześniej powiemy, że nie będziemy odpowiadali na te pytania sami. No właśnie chciałem powiedzieć, że z okazji tych Mikołajek zrobimy to troszkę inaczej. Nie sami, a na pytania od Was odpowiedzą również nasze koleżanki i koledzy z terenu. Już? No to przekażmy głos w teren. Halo, halo, Jurku. Cześć wszystkim. Dzisiaj mamy pytanie dotyczące nawożenia w pszenicy. Czy danie na pierwszą dawkę 200-250 kg saletrosanu i później około 300 kg zaksanu będzie wystarczające? Jeżeli podajesz 200 kg saletrosanu, mamy tutaj dwa saletrosany, albo 26, albo saletrosan 30, te 200 kg na pierwszą dawkę powinno wystarczyć, bo będziemy mieli 52 kg azotu. Ale pod warunkiem, że ta plantacja, kiedy będzie wchodziła w okres wegetacji, będzie w dobrej kondycji, plus do tego będzie dobrze dokrzewiona. Jeżeli plantacja będzie w słabej kondycji, słabo dokrzewiona, więc będziemy musieli tutaj podać więcej azotu, a szczególnie zwrócić uwagę na formę azotanową, saletrzano, która odpowiada właśnie za dokrzewianie. Więc wtedy tę część zaksanu trzeba będzie przerzucić na pierwszą dawkę. A oczywiście, jeżeli będzie w dobrej kondycji plantacja, te 300 kg zaksanu czy pulanu, jak najbardziej będzie w drugiej dawce odpowiednie. Witam na zaśnieżonym południu. Dzisiaj będę odpowiadał na Wasze pytania, przynajmniej niektóre. Takie pytanie zadał nam Dawid i Dominik. Jaki rodzaj nawozu azotowego zastosować na pszenicę, na pierwszą dawkę? Pszenica jest dobrze rozkrzewiona. Jeśli chodzi o dobór formy, dobrze się sprawdzi forma amonowa, czyli nawóz, który zawiera tej formy amonowej więcej. Takie nawozy to saletrosan, RSMS oraz zwykły RSM. Forma ta działa nam troszeczkę wolniej. Również forma mocznikowa, czyli amidowa, działa nam wolniej. Te nawozy będą nam odżywiały rośliny, ale nie będą nam tak szybko dokrzewiały. Jeśli chodzi o kwestię dawki, dawkę możemy zastosować od 30 do 60 kg, w zależności oczywiście od kondycji i od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Możemy również opóźnić dawkę zastosowania nawozu azotowego, ale pamiętajcie, w przypadku suszy, wiosennej suszy, może istnieć ryzyko, że ten nawóz nam nie zadziała, a rośliny nie będą miały przede wszystkim z czego się rozwijać dalej. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy układać sobie te pierwsze nasze dawki na wiosnę. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, możecie zadawać je śmiało. Mam nadzieję, że odpowiemy na nie. Pozdrawiam! Sebastian Opala pyta. Czy pod owies i jęczmień jary rozlać RSM 32 czy saletrzak pod korzeń około 85 kg w czystym składzie? Ja bym odpowiedział tak. I RSM i saletrzak będzie dobrym rozwiązaniem. Kwestia tutaj jest gleby, czyli tego, w jakiej ona jest kondycji, bo jak wiemy, owies siany jest często na słabszych kawałkach, tam gdzie jest pH trochę niższe, tam bym zastosował saletrzak. Jeśli natomiast pH jest odpowiednie, czyli takie powyżej, przynajmniej powyżej 5,5 i wzwyż 5,8, 6,2, siany jest jęczmień bądź owies, tam bym zastosował RSM. Dawka jest odpowiednia. Oczywiście pamiętajmy, żeby nawozy wymieszać z chlebem. Dekolek pyta, czy jest sens stosować teraz pogłównie wapno granulowane na pszenżyto i jęczmień, czy lepiej na wiosnę i jak ewentualnie pogodzić to z azotem? A więc odpowiadam, można to zrobić w dwojaki sposób.
ale pod pewnymi warunkami. Jeżeli nie masz okrywy śnieżnej w tej chwili na polach, co widać u mnie dzieje się za plecami, nie masz okrywy tej śnieżnej i wiosną masz utrudniony wjazd na pola, tak owszem, możesz zastosować wapno granulowane teraz. Jeżeli chcesz wykonać nawożenie wapnem granulowanym wiosną, to warunkiem jest zastosowanie tego wapna na 3-4 tygodnie wcześniej, przed wjazdem z nawozami azotowymi. Pierwsze pytanie od Marka Dragona. Ile kilogramów azotu na pierwszą dawkę pszenicy w przypadku dwóch rozkrzewień, trzech lub czterech, przy obsadzie 300 roślin, klasa ziemi średnio 4B? Czy przy stosowaniu kizerytu dobrym pomysłem będzie saletrosa na drugą dawkę i saletra na pierwszą, czy raczej trzymać się standardów i saletrosa na pierwszą i saletro na drugą? Pozdrawiam serdecznie. Ja również pozdrawiam serdecznie. Pierwsza dawka azotu przy dużej liczbie rozkrzewień nie powinna przekraczać 50 kg azotu na hektar, natomiast zboża wymagające dokrzewienia powinny dostać około 70 kg azotu na hektar. Należy również pamiętać o wyborze właściwej formy azotu i tak na zboża dobrze dokrzewione stosować nawozy azotowe z małym udziałem formy saleczanej, a większym udziałem formy amonowej i amidowej. W przypadku zbóż wymagających dokrzewienia stosujemy nawozy z dużym udziałem formy saleczanej. Proszę również pamiętać, że w przypadku zapowiadanej suszy w marcu czy kwietniu należy te dawki azotu zwiększyć o około 20%, mając na uwadze możliwe wykorzystanie wilgoci, którą mamy jeszcze na starcie. Jednak wybieramy te formy azotu wolniej działające, to jest amonową czy amidową, które nie spowodują nam dodatkowego dokrzewienia roślin. W przypadku zastosowania siarczanu magnezu na pierwszą dawkę zastosować saletrę amonową, natomiast należy się zastanowić, czy nie lepiej wybrać na pierwszą dawkę saletrosan 26 lub 30, które oprócz azotu zawierają siarkę, a w przypadku, kiedy brakuje również magnezu, proponuję nad zastanowieniem się i wyborem saletromagu 25, nowego produktu Starnowa, który oprócz 25% azotu i 7% siarki zawiera również 6% magnezu. Cześć, z tej strony Piotr Grabowski, Dolny Śląsk oraz Opolszczyzna. Aktualnie wykonuję ostatnie obserwacje pól przed zimą, ale już odpowiadam na pytania. Dziękuję za wysłanie wszystkich. Tomko 1985. RSM czy granulki? Chciałbym spróbować RSM-u, ale wiem, czy nie popalę. Pszenżyta, jako że dopiero bym pierwszy raz stosował. Jeśli chodzi o RSM i nawóz granulowany, to oba nawozy są bardzo dobre. Trzeba wiedzieć tylko kiedy i jak go stosować. W przypadku RSM-u musisz na pewno zainwestować w dyszę po to, żeby wytworzyć jak największą kroplę. Gruba kropla ma spaść bezpośrednio do gleby, a nie zatrzymywać się na liściach. W przypadku pszenżyta również możesz ten nawóz stosować, nie masz się czego obawiać, tym bardziej poparzeń. Z tego względu, że jeśli będziesz pilnował, żeby roślina była zdrowa, sucha, nie robił tego w wysokich temperaturach i wytworzył rzeczywiście tą grubą kroplę, która ma spaść na glebę, nic nie powinno się wydarzyć. Jeśli zdarzą się jakieś drobne poparzenia, to nie obawiaj się, na pewno roślina sobie z tym poradzi. Mam nadzieję, że pomogłem. Jak będą dalsze pytania, to zapraszam. Życzę powodzenia, trzymaj się. Dzięki, cześć. Pan Sebastian Opala pyta, czy lepiej dać dwie czy jedną dawkę na żyto populacyjne, klasa ziemi 5-6, 32. Dawka to 120 kg w czystym składzie. Odpowiem. Generalnie nie wiem, z jakiego pochodzi pan regionu Polski, jednak tak naprawdę, aby ustalić wiosenne nawożenie żyta, musi na pewno pan się udać bardzo wcześnie w pole, ustalić liczbę rozkrzewień i generalnie stan plantacji. Następnie musimy pamiętać o tym, że żyto jest rośliną, która ma bardzo małe wymagania cieplne, jeżeli chodzi o swój rozwój. Wegetację rozpoczyna już około 2-3 stopni Celsjusza. Dodatkowo jest to jedna z niewielu roślin, które ma bardzo małe wymagania, jeżeli chodzi o składniki pokarmowe. I teraz tak, jeżeli mówimy o klasie 5-6, no to również bardzo ważnym czynnikiem generującym plon będzie woda. No niestety, no jesteśmy tutaj w takim ostatnio 3 latach suszy i tej wody nam bardzo brakuje.
Następnie, jeżeli już jesteśmy po określeniu stanu plantacji, na klasie 5 i 6 rolnicy bardzo często na terenie właśnie województwa lubuskiego, na którym się znajdujemy, decydują się na jednorazowy wylew RSM-u 32 w ilości 200-250 litrów na hektar, czyli około 100-120 kg czystego azotu. Następnie również są gospodarstwa, które starają się dzielić te dawki. I pierwsza aplikacja, oczywiście w miarę możliwości wjazdu w pole, no i oczywiście zgodnie z przepisami, powinna być wykonana jak najszybciej. Tak jak wspomniałam, 2-3 stopnie rusza wegetacja żyta. I teraz tak, pierwsza dawka najczęściej 50-70 kg czystego azotu na hektar. Jednak bardzo ważnym jest tutaj właśnie te rozkrzewienia. I teraz tak, jeżeli mamy słabe oplantacje rozkrzewione, no to tutaj spokojnie możemy zwiększyć dawkę azotu do nawet 80 kg azotu na hektar, a w przypadku plantacjach dobrze rozkrzewionych, zdrowych roślin możemy tą aplikację i dawkę zmniejszyć do około 40-50 kg. I teraz tak, druga dawka na pewno musi ruszyć zaraz po 2-3 tygodniach od pierwszej aplikacji. Bardzo ważne jest to, aby za bardzo nie przeholować z azotem w przypadku żyta, ponieważ żyto nie lubi być przenawożone, a to będzie potem skutkowało wyleganiem. Pozdrawiam. Cześć. W serii pytania od internautów mam pytanie od pana, który się podpisał, Przemek Wurt. Pytanie brzmi: witam ekipę Nawozy EU. Czy wysianie mocznika jesienią po zboże jarę ma sens? Panie Przemku, moim zdaniem kompletnie nie ma sensu. Z tej prostej przyczyny, że chociaż mocznik działa bardzo długo, najdłużej działającym nawozem azotowym jest, to jest tak długi okres od zastosowania do wykorzystania azotu przez zboża jarę, że nawet gdybyśmy wyposażyli ten mocznik w inhibitory urazy czy nitryfikacji, czy oba razem, szanse na to, że azot będzie dostępny, są nikłe, a w zasadzie jest pewne, że ten azot i tak ucieknie. Nie mamy zim, żeby gleba przemarzała, praktycznie pada non-stop i ten azot po prostu zostanie wypukany. Jak już pan chce coś stosować jesienią pod zboża jarę, gorąco zachęcam do serii Holist PK, ewentualnie Super Fosdar, ponieważ te nawozy wysiane jesienią, wiosną sprawią, że roślinka jesienią pod pług, sprawią, że wiosną roślinka, jak będzie chciała tego poszukać, będzie musiała sięgnąć głębiej korzeniami, a przez to w pewnym stopniu będzie bardziej odporna na suszę, bo będzie po prostu korzeń głębiej i tak łatwo nie będzie to podsychało. Także podsumowując, mocznik jesienią pod zboża jarę absolutnie moim zdaniem nie ma sensu. Pozdrawiam. Gospodarstwo rolne Kowalczyk. Jak nawozić jęczmień jary przy dawce gnojowicy 30 m sześciennych przed sianiem? Co polecacie i jaka dawka? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, jaki to jest produkt. Czy to jest gnojowica świńska, czy to jest gnojowica bydlęca, czy jest to produkt, do którego dodana jest woda, czy jest to produkt gęsty. Taką gnojowicę można zbadać w stacji chemiczno-rolniczej i możemy się dowiedzieć, jaki mamy udział azotu, fosforu, a także potasu. Jeżeli chodzi o samo nawożenie jęczmienia jarego, jeżeli chodzi o potrzeby fosforowe, potasowe, potrzebuje on od 20 do 70 kg fosforu, 30 do 80 kg potasu, a maksymalne nawożenie azotowe może, czy powinno być w granicach 80 kg. Wiem, że są gospodarstwa, które dają w granicach 100 kg azotu czystego na hektar, ale wtedy warto się też zastanowić nad usztywnieniem takiej rośliny, aby ona nie wyległa. Bardzo dziękuję. Pytanie od rolnika, który podpisuje się Good Boy. Pytanie brzmi: jak to w końcu jest z tym wapnowaniem i nawozem NPK, albo wapno z samym azotem razem? Wapnowanie jest bardzo ważnym procesem poprawiającym jakość gleby, ma na celu poprawę odczynu. Wapnowanie jest inwestycją w warsztat pracy rolnika i należy ten zabieg zaplanować w taki sposób, aby zachować następujące zasady. Zasady te to: najlepszy czas na wapnowanie jest między zbiorem plonów a pierwszymi uprawkami. Następnie nie mieszamy wapna z nawozami wieloskładnikowymi, ponieważ dochodzi w takim przypadku do strat dostępnych form fosforu, który się uwstecznia. Nie mieszamy również wapna z nawozami zawierającymi azot w formie amonowej, amidowej. W tym przypadku wzrost odczynu pH powoduje straty azotu amonowego w postaci uladniającego się do atmosfery amoniaku. Nie należy również stosować wapnowania w połączeniu z nawozami organicznymi.
pomiędzy zabiegami wapnowania i wprowadzaniem nawozów wieloskładnikowych azotowych powinien być zachowany okres około 4-6 tygodni i powinny zostać przeprowadzone uprawki. Podsumowując pytanie, unikajmy mieszania nawozów z wapnem. Czy na działce OPH 5, może nawet mniej, jest sens siać jęczmień jary i sypnąć tonę kredy na hektar wczesną wiosną? Czy lepiej owies i też tę tonę kredy? Odpowiadam. Przy takim odczynie pH nie ma najmniejszego sensu siać jęczmienia. Jęczmień jest bardzo wrażliwy na niski odczyn pH. Ale tak naprawdę zależy nam na tym, żeby nie uprawiać wróżbiarstwa, tylko racjonalne doradztwo. Każdemu zależy na tym, żeby dbał o swoje pola. W związku z tym zalecamy jednak, żeby robić analizy gleb w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych. Przy takim pH na poziomie 5 i poniżej nie ma absolutnie podstaw, żeby uprawiać rośliny zbożowe, gdyż przy takim poziomie pH uaktywnia się już toksyczny glin. Korzenie przybyszowe, które rozwijają się u zbóż, nie mogą się prawidłowo z tego powodu rozwijać. Nie ma prawidłowej mineralizacji resztek pożniwnych. Życie biologiczne jest na bardzo słabym poziomie. W związku z tym, przy tak niskim poziomie pH zalecane jest zastosowanie około 6 ton wapna węglanowego 50%. Nie tony. Dlatego nie bez powodu znajduje się za mną w tle pryzma wapna podefekacyjnego. Moi drodzy, zróbmy sobie prezent na święta. Zadbajmy o swoje plony, zadbajmy o swoje pola. Bądźmy takim Mikołajem, bo jak nie, to jest dla każdego taka rózga. Dzwońcie, piszcie, na pewno Wam pomożemy z tym tematem. Zigi Bogusz. Jaka strategia na jęczmień jary na działce o niskim pH około 5? Wcześniej była siana pszenica ozima. Można by tak samo odpowiedzieć. Nie ma sensu siać przy tak niskim pH. Podstawą jest uregulowanie tego odczynu pH. Oczywiście są rośliny zbożowe, które są bardziej tolerancyjne na niższy odczyn, chociażby wspomniany owies, ale przy tak niskim poziomie pH nie ma racjonalnych przesłanek, żeby uprawiać rośliny zbożowe. Podstawą jest wapno i wapnowanie. Sugeruję, żeby to zrobić jak najwcześniej, jeszcze teraz podczas tego spoczynku zimowego, jak najbardziej gleba będzie zamarznięta, możemy stosować nawozy wapniowe. Do tego zachęcamy. Pozdrawiam serdecznie. No i dla mnie się podoba. Jak Ci się podobały wypowiedzi naszych koleżanek i kolegów? Bardzo mi się podobały i myślę, że będziemy częściej korzystać z pomocy koleżanek i kolegów. Bardzo chętnie. No to co? Przejdźmy do pytań. Czas na nasze pytania, znaczy na pytania od Was do nas. My z Kamilem odpowiemy. My się skupimy na pszenicy, która... Pytania dotyczących pszenicy, która jest niedokrzewiona. Pytania mamy od Pierwsze Kroki Ogrodniczo-Rolnicze Marcina, Paweł Jaworski, Karol Szymański, Dominik i Agrografik. Słuchajcie, problem niedokrzewionych plantacji myślę, że w tym roku będzie dotyczył wielu rolników, ponieważ w momencie siewów pogoda nie rozpieszczała, było mokro, zbiory kukurydzy, buraków były przez to przeciągnięte, opóźniały się, no i siewy mamy późne, nawet listopadowe, więc wiele osób będzie pytało, jak dokrzewić plantację wiosną. Podstawą jest tutaj odpowiednie dobranie formy azotu i musimy pamiętać, o tym już kiedyś tam wspominaliśmy w filmach, że formą azotu, która dokrzewia wiosną, jest forma azotanowa i tego się trzeba trzymać. Nawozy, które zawierają tą formę w grupie azoty, to wszelkiego rodzaju saletramonowe, Pulan, Zaksan, Saletrosan 30 ma też odpowiedni stosunek formy azotanowej do amonowej. Przede wszystkim ma mniej siarki niż 26, no ale 26 też można zastosować, tak? Ale wszystkie inne nawozy, które mają w swoim składzie formę azotanową, również mogą być wykorzystane. Kwestia tylko wtedy odpowiedniego zwiększenia dawki, tak żeby dać odpowiednią ilość formy azotanowej na pierwszą dawkę.
Oprócz samej formy azotu, czyli azotonowej, ważny będzie też termin, kiedy stosujecie ten nawóz. W tamtym roku, w tamtym sezonie, myśmy z Pawłem rekomendowali, żeby wierzyć jak najwcześniej. Dlaczego? Dlatego, że ta wegetacja roślin była cały czas taką wegetacją pełzającą, czyli rośliny nie startowały od zera, nie rozpoczynały wegetacji, tylko non-stop pobierały te składniki odżywcze. Woda przez nie szła. My tylko i wyłącznie podając większą formę, ilość formy azotonowej, uwadniamy te rośliny w ten sposób, ale już nie mamy na co czekać. Dlaczego? Dlatego, że te rośliny zaraz będą głodne. Dlatego moim zdaniem warto jest zastosować, nawet zaryzykować i zastosować nawet w połowie lutego ten nawóz i nie bać się tego, dlatego że i tak te rośliny są uwodnione. I tak w rurze już jest woda, więc jak ma strzelić, to i tak strzeli, tak? Dobrze mówisz. Swoją drogą to piszcie do nas w trakcie zimy, bliżej wiosny. Jak teraz te też można? Też można, ale daj mi skończyć. Chodzi mi o to, żeby pisali do nas widzowie, jak te plantacje będą wyglądały po zimie. Pomożemy, być może zrobimy kolejny odcinek, ponieważ żeby dobrać odpowiednią dawkę nawozu na wiosnę, musimy widzieć, w jakiej kondycji to zboże po zimie jest. Czy wyleciało, czy nie, czy przemarzło, czy trzeba dokrzewiać, a może nie trzeba. Może się okaże, że plantacja, która teraz kiepsko wygląda, nie będzie wcale potrzebowała dokrzewiania. Ja wam powiem tak. Widzieliście naszych przedstawicieli, widzieliście numery telefonów do nich. Śmiało korzystajcie z tego, że jesteśmy. To nic nie kosztuje. Kupujecie nasz nawoz, obsługę posprzedażową też macie. Jak będzie tylko taka możliwość, to na polach się po prostu będziemy pojawiać i będziemy sprawdzać i rekomendować dokładnie w waszym przypadku, co zastosować, po to, żeby był efekt jak najlepszy. Coś dopowiesz, święty Mikołaju? Tak, zaproszę już na kolejny odcinek. Za tydzień również pytania i odpowiedzi. Również będą nasze koleżanki i koledzy. A ciekawy odcinek, bo będzie chociażby o tym, czy na polach rosną kanie. Z czym można je łączyć, a z czym nie łączyć? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć. Poczekaj, bo teraz to będę uchachany jaś. Dobrze, żeby oka nie podbił. Ho, ho, ho!